Sporo problemów. Sporo problemów i bardzo trudny temat, ponieważ dotyczy emocji, a nad tymi, jak doskonale wiemy, często nie tylko rodzicom zapanować najtrudniej. Domyślam się, ale ty jesteś jeszcze przed tym, prawda? Jeszcze jestem przed tym etapem nastoletnim, ale zbliża się. Dobrze jest się uzbroić w wiedzę merytoryczną. A za to odpowiadają dzisiaj nasi eksperci z Spółki Najwyższej. Dzień dobry panowie, witamy bardzo serdecznie. Dariusz Lorant, negocjator, jest z nami. Witamy serdecznie. Dzień dobry. I pan Robert Banasiewicz, pedagog. Dzień dobry państwu. Drodzy panowie, czy może pamiętacie jakieś swoje afery z rodzicami? Czy coś was nastoletnich? Zapraszając mnie, nie mówiono, że takie mocne uzewnętrznienie. Nie chciałbym. Takie pytanie padną. Przygotował się pan na to. Ja mam tyle lat, na ile wyglądam, szanowni państwo, i wtedy były inne afery. A poza tym mam piątkę dorodnych synów, w tym zdecydowana większość pełnoletnich. I lepiej, żeby nie wiedzieli, bo mój syn 9-letni, Krystian, przypadkowo się dowiedział na ostatniej wizycie u rodziców, że mnie z technikum hutniczego w Ostrowcu Świętokrzyskiego wyrzucili. Mówi, jak to, tato, naprawdę? Masz świecić przykładem, a doświadczenie takie. Ale może sięgnijmy w takim razie troszeczkę do tego doświadczenia rodzicielskiego, prawda? Bo to są takie momenty, kiedy w naszym nastoletnim dziecku, czysto teoretycznie na razie twierdzę, buzuje się, no, trochę pamiętam z własnej praktyki także. I teraz w jaki sposób rodzic ma przez te emocje się przebić swojego dziecka, to po pierwsze, okiełznać także swoje emocje, które również buzują, i gdzieś odwołać się do zdrowego rozsądku, sięgnąć po instrument, który zaskutkuje. Co możemy doradzić w takim momencie? To ja jeszcze a propos afer. O, bo ja swoje afery pamiętam doskonale. I jak słyszałem... Nie zawsze pamiętam. I jak słyszałem, są to pewnie podobne afery, bo też z województwa świętokrzyskiego. Te same afery w tym samym województwie. To są te same afery. Wie pan, scyzorycy mają pewne takie wspólne, ale raz ogląda cała Polska. Kłaniamy się Polsce, ale myślę o tym okiełznaniu uczuć i emocji. To żebym coś mógł okiełznać, to najpierw muszę wiedzieć, co mam okiełznać. I to jest największy problem, myślę sobie. A czy z mojej pracy w tym moim kawałku i terapii, i pedagogiki, rozpoznanie, okazanie, świadomość emocjonalna, bo wiesz, Tomek, że ja będę znowu gadał o edukacji emocjonalnej. I bardzo słusznie, bardzo dobrze. W szkołach choćby jedną godzinę, 45 minut wychowania emocjonalnego, informacji o tym, co czujesz, jak czujesz i w ogóle co słychać. Czyli pierwsza rzecz to w ogóle poznać, nie wiem, czy to jest dobre ujęcie tematu, tego wroga. Mówię o emocjach, tak, o tych najgorszych, no bo dziecko... Wiesz, bardzo często tak, wróg. To jest wróg. Znaczy się, odnosząc się do słowa mojego przedmówcy, jeżeli prowadzimy negocjacje, ja co prawda czuję się specjalistą negocjacji kryzysowe i policyjne, to znaczy trzeba poznać prawdziwe spozycjonowanie tego naszego przeciwnika, dziecko, i jaki ma prawdziwy cel, bo często ten przedmiotem naszej dyskusji, dokładnie to, co powiedział kolega, to jest tylko i wyłącznie ten pozór, a cel bywa zupełnie inny. Dobrze, ale to łatwo się tak mówi, ale tak naprawdę, kiedy często jesteśmy świadkami jakichś takich kłótni, właśnie nastolatek versus rodzic, i trudno jest dojść do porozumienia, bo gdzieś te emocje sięgają zenitu bardzo szybko i nie da się porozmawiać z takim nastolatkiem. On nie chce rozmawiać, on chce wyprowadzić się, on w ogóle nie chce być w otoczeniu rodzica. Więc czy są jakieś takie słowa, może zdania kluczowe, które powinniśmy wypowiedzieć do takiego nastolatka, żeby gdzieś go uspokoić, żeby on został z nami i właśnie porozmawiał, i wtedy możemy właśnie poznać jego emocje? Nareszcie będę się różnił od swojego współrozmówcy, ponieważ ja jestem tutaj zwolennikiem tych zasad, które obowiązują w negocjacjach kryzysowych czy policyjnych. Są pewne granice, których przekraczać nie można. Proszę pamiętać, że człowiek, młody człowiek, rozwija się fizycznie, intelektualnie, ale też emocjonalnie. Ten rozwój emocjonalny, prawo karne bardzo daleko poszerza, bo osoba młodociana ma szczególne okoliczności łagodzące. Więc jego impulsywność bywa tak naprawdę podyktowana często innymi powodami, niż nam się to wydaje. Znaczy, ja nie wiem, czy będziemy się aż tak bardzo różnić, bo ja też uważam, że istotą jest świadomość granic, uzmysłowienie też tych granic i czasem, ale moich granic. Ja czasem też muszę wiedzieć, że na razie poczekam. Na razie poczekam, nie wchodź pomiędzy smoka i jego furię. Poczekaj, niech puść bokiem gdzieś ten największy taki ładunek emocji. A nie przyjmuj tego od razu, prawda? To znaczy, nie reaguj ogniem. To pewnie pierwsza rada. Czy mógłbym dorzucić takową ze znakiem zapytania? Po co to robisz?
Sekundę. To jest, spójrzmy zupełnie inaczej na tą sytuację, aha, bo ja mam ten pryzmat uformowany przez służbę. Tak. Szantażysta szantażuje. Oczywiście. Wyobraźmy sobie sytuację, ale ten szantażysta, jak nie jest w przestępczości zorganizowanej, ma pewną granicę. Jeżeli przestaniemy się bać jego szantażu, on nie ma czym nas szantażować. I tu mamy podobną sytuację. Mhm. I my jako rodzice też stajemy się w pewnym momencie na pozycji tego szantażysty. W pewnym momencie skończy się nasza argumentacja. Więc zastosujmy to, co było powiedziane. Dajmy chwilę wywentylować się naszemu dziecku, a jednak przeciwnikowi w negocjacjach, żeby on się wywentylował i my wtedy wracamy ze świadomością i konsekwencją, bo braknie nam argumentów szczytowym. To co? Weźmiemy, nie wiem, środka przymusu bezpośredniego w postaci prywatnej pałki i go zlejemy, wyrzucimy go z domu. Nie możemy wchodzić na ten najwyższy poziom. Nie eskalujemy. Nie eskalujemy. My się wycofujemy, a świadomie wracamy, jak on wyrzuci z siebie. Panie Robercie, jak to zwerbalizować? To zejście z linii strzału, jak to zwerbalizować? Bo przecież nie chce się w tym momencie odwrócić napięcie i powiedzieć, ja wrócę do ciebie za chwilę. Czasem warto wyjść z pokoju, bo jakby my operujemy w dwóch światach, nie? Pan gdzieś tam w służbie, ja w domu terapeutycznym czy w domu prywatnym. Ale czasem trzeba z tego wyjść. Ty zadałeś takie pytanie, po co to robisz? Najczęściej nie ma pojęcia, po co to robi. Wie z jakiego powodu, bo mnie wkurzasz. Na przykład, nie? Bo mnie wkurzasz. Ale jeżeli... Bo tak, no. Ale ja pedagog, ja terapeuta, wiem dobrze, jak działa to, kiedy ja poinformuję ciebie o tym, co mi robi twoje zachowanie. Czyli na przykład, że to mnie rani, że to mnie boli, że mnie uraziłeś, że mi smutno, że czuję się zawstydzony na przykład. Tak? Ludzie reagują na taki komunikat mój emocjonalny. Mój rodzica także. Nie? Synuś, wszystko git, ale jest mi smutno. Nie? Jest mi przykro. Często to obniża napięcie wewnętrzne. Mamy też takie zdanie, które ma być tutaj pomocne. Chcesz być traktowany jak dorosły, to bądź wiarygodny i godny zaufania. Nigdy nie traktujmy naszych dzieci jak dorosłych. Proszę was, traktujmy ich jak dzieci. To są dzieci i tak ich traktujemy. Słuchajcie, jeszcze wchodząc dokładnie w te słowa, dorosłość to jest odpowiedzialność. Mój tata Fryderyk, pewnie oglądający, zawsze do swoich trzech synów mówił, i chyba mu dzieci synowie trochę udali, że jesteś dorosły wtedy, kiedy jesteś w stanie się utrzymać i w swoim domu możesz rządzić. Tutaj to jednak rodzice są. I uzmysłowienie, czyli mówiąc tak negocjacyjnie, spozycjonowanie bardzo pomaga i w rozsądku. Dzisiaj młodzież ma trudno, bo żyjemy w społeczeństwie informatycznym, gdzie tych bodźców informacyjnych dostają setki, więc interwencja rodziców powinna być regularna i stopniowa, żeby im przywracać ten stan realny, bo w negocjacjach mamy obszar negocjacji realnych i emocjonalnych. I te emocjonalne, jeżeli będziemy z człowiekiem nieustabilizowanym emocjonalnie, rozwijającym się z młodym człowiekiem, to nigdy z nim nie wygramy. Musimy go racjonalizować i przemawiać argumentami. On musi wiedzieć, że my rodzice też mamy problemy. Jednym z problemów rodziców są koszty utrzymania i inne problemy. Jeżeli on idzie, żyje w wysublimowanym świecie i na dodatek my go traktujemy jako dorosły, to sobie nikt z nim nie poradzi. My mamy jakoś taki społeczny pęd, nie taką potrzebę, żeby wszystko było szybciej. Nieżyjący już ksiądz, mój ulubiony ksiądz Pawlukiewicz mówił o tym, że my już chcemy wszystko mieć tak szybko, że nawet dziurawe spodnie kupujemy w sklepie, żeby już nie czekać na to, aż się dziury wytrą. Nie? I jest coś takiego, że my od tych naszych dzieci, które mają 14-15 lat, już chcemy zachowań dorosłych. Jesteś już na tyle duży, żeby móc sobie to załatwić. I widzę wtedy przerażenie w oczach dziecka, bo dziecko na przykład ma wejść do lekarza i mówi: mamo, chodź ze mną. Nie pójdę z tobą, bo jesteś już na tyle duża, żebyś tam wszedł sam. Ja bym pozwolił im być dziećmi jeszcze trochę. Pozwólmy. Fantastyczne. No, tu jest jeszcze jedna, może ostatnia uwaga, wtrąd do pedagoga. Nigdy nie udało mi się żony przekonać do tego, co powiem za chwilę. Proszę pamiętać, że my liczbę słów uczymy się i pojęć, które są wynikiem, pojęć słów się dopiero uczymy w miarę. Jeżeli my słownictwem i pojęciami operujemy do 14-latka, to nie ma on możliwości zrozumienia kontekstu naszych pojęć. My musimy mówić na jego poziomie.
Nie możemy, nie powinniśmy przeskakiwać. Jeżeli my go argumentujemy, ja parę razy sam się złapałem na tym, mówiąc, że mnie ojciec po południu to kazał robić te i te rzeczy, które dzisiaj bym synowi nie wyobrażał sobie powtórzyć. Ale on tego nie jest w stanie pojąć, bo żyje w innym kontekście. Oczywiście. Myślę, że tak, to są zupełnie inne realia. Ja też to obserwuję, kiedy do domu, tam gdzie pracuję, przyjmuję dzieciaki i one przyjmują rolę należną im, czyli bycie dzieckiem. Ja przestaję mieć problemy. Wow. I niech to będzie właśnie puentą, bo Robert Banasiewicz, ważne słowa. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy serdecznie. Wcześniej dziękujemy bardzo. Też mają państwo takie pewnie wrażenie jeszcze niespełnienia tej rozmowy, niedosytu, więc ja mam nadzieję, no szczególnie z takimi ekspertami, to do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Dzięki, że znaleźliście czas, bo to wiemy, że w waszych kalendarzach jest po prostu cudem. Dziękuję. A Jola, nasza kochana, której oddajemy teraz głos też?